Cześć! Nazywam się Szymon Dziawer i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tych dwóch motocyklach. Są to dwa nowe modele od Benelli. 702 i 702X. Model TRK. Pytaliśmy, co znaczy ten skrót TRK, te trzy litery zestawione ze sobą. Podobno nic nie znaczą, brzmią fajnie i rzeczywiście TRK terkoczą tak, jak fajnie terkoczą te 700 w nowym modelu. Silniki są te same w obydwu maszynach. 700 o mocy 70 koni, absolutnie wystarczający i potencjał w tych motocyklach jest dla tych, którzy chcą jeździć turystycznie, bezpiecznie przemieszczać się z punktu A do punktu B, wyjechać gdzieś za miasto i z modelem X zaznać odrobinę ostrzejszej jazdy terenowej, aczkolwiek na pewno nie będzie to bardzo ciężki teren. Te motocykle, mimo tego, że na pierwszy rzut oka są bardzo podobne, różni kilka elementów, takich jak większe przednie koło w X-ie, a także odrobinę większy skok przedniego zawieszenia. Także charakterystyka tych zawieszeń jest dostosowana do charakteru tych maszyn. 702 jest nieco bardziej nacechowana drogowo, a TRK ma lepiej sprawdzać się na shooterkach i bardzo lekkim terenie. Spróbowałem tych obu maszyn w niesamowitym miejscu, bo jesteśmy na pograniczu Alp włoskich i francuskich. Pojeździliśmy trochę we Włoszech, trochę we Francji. Różne rodzaje nawierzchni, różne rodzaje asfaltu. Bardzo gładki i mocno przyczepny, ale też nieco gorszej jakości, dziury, nierówności, a także trochę szutru. Te motocykle są bardzo do siebie zbliżone, no bo właściwie jest to ten sam model, nieco zmodyfikowany. Dużo uwagi Benelli przykłada designowi tych maszyn i rzeczywiście biuro rozwojowe w Pesaro mocno skupia się na tym, żeby te motocykle wyglądały atrakcyjnie i rzeczywiście te elementy, jak przednia lampa wyglądająca, nawiązująca trochę do gogli motocykli enduro, może się ewidentnie podobać. Motocykl ze sporym potencjałem, bardzo pozytywnie jeżdżący, zaskoczył mnie, trochę się go obawiałem tego, jak on będzie jeździł, ale tutaj cały czas nie możemy odseparować jednego elementu, bo kiedy patrzymy na ten motocykl nie z perspektywy ceny, to możemy troszeczkę się zagalopować w zbyt ostrej krytyce tej maszyny. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę, ile motocykla, jak fajnego dostajemy za naprawdę rozsądne pieniądze, to myślę, że to jest propozycja dla naprawdę wielu, dla tych, którzy potrzebują ewidentnie nowego motocykla, bo nie chcą bawić się w motocykle używane, obawiają się ich, nie znają się na mechanice, chcą motocykl nowy, na który dostaną 2 lata gwarancji, to myślę, że tutaj jest naprawdę fajny kąsek do przemyślenia i posmakowania. Sprawdźcie koniecznie sami, żeby nie było, że opowiadam jakieś farmazony, ale wydaje mi się, że wiem, co mówię. Motocykl zaskakuje w wielu elementach pozytywnie, przede wszystkim silnik, naprawdę elastyczny i bardzo fajna jest jego charakterystyka, szczególnie w średnim zakresie obrotów. Już od 1500 wkręca się bardzo niepozornie i to jest niesamowite w tym motocyklu. On niepozornie nabiera prędkości. Jedziemy na czwórce spokojnym tempem 60 km na godzinę. Dotknięcie manetki gazu, za chwilkę już jest 100 i zastanawiamy się, jak to, tylko 70 koni i tak fajnie to wypycha ten motocykl do przodu. Myślę, że tutaj wielu będzie bardzo pozytywnie zaskoczona.
To samo jeśli chodzi o hamulce. Absolutnie wystarczające czterotłoczkowe zaciski, podwójna tarcza z przodu wyhamowuje ten motocykl naprawdę w prawie każdych warunkach. Nie udało się mi wprowadzić go w jakieś takie absolutne, ekstremalne hamowania, które powiedział, że coś jest nie tak. Naprawdę dobre, sprawne hamulce, wyposażone oczywiście w ABS. Nieodłączalny, nie można go wyłączyć nawet w wersji X, także tutaj fani jazdy nieco ostrzejszej w terenie muszą brać pod uwagę to, że w X ten jest niewyłączalny. Wyświetlacz, cały kokpit zegarów sprytnie można połączyć sobie za pomocą aplikacji Benelli ze smartfonem i rzucić na ten smartfon nawigację, więc odpada nam zakup dodatkowej nawigacji, czy chociażby uchwytu na telefon. Ale jak kiedy się zdecydujemy na dodatkowe wyposażenie, to fajnie, że wbudowane jest gniazdko już na konsoli, które ma, możemy ładować, jest to gniazdo USB i USB-C, dwa wtyki, w zależności do tego, jakie urządzenie chcemy podpiąć. Wygodny, całkiem sprawnie jeżdżący motocykl z potencjałem na dwuosobowego podróżnika i oczywiście możliwość dołożenia zestawu kufrów. Moim zdaniem ciekawa propozycja, koniecznie sprawdźcie Benelli TRK 702 i 702X.